Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, Bo Lubię, i zapraszam na obiecany film z książkami wydawnictwa Marginesy. Mam tych książek tutaj naprawdę dużo, myślę, że około 10, dlatego też nie będę się dzisiaj bardzo rozgadywała o każdej z nich. Tym bardziej, że niektóre z nich to klasyka literatury, czyli coś, co jest Wam już dobrze znane. No to dobra, zaczynamy! Pierwsza książka to premiera sprzed dwóch, trzech lat. Jest to opowieść Zośki Papużanki pod tytułem Przez. Ma taką okładkę i ta okładka i opis tej książki od razu mnie bardzo intrygował. Ja od razu miałam takie przeczucie, że to jest coś, co mi się spodoba, aczkolwiek wcześniej żadnej książki tej autorki nie czytałam. I tak, oczywiście tak się stało. Ta książka bardzo mi się spodobała. Już Wam opowiadam, czego ona dotyczy. Mamy mężczyznę, Mężczyzna w średnim wieku, który wynajmuje mieszkanie na zamkniętym osiedlu. Kiedy tylko wprowadza się do tego mieszkania, pierwsze co robi, to ustawia aparat z teleobiektywem w oknie i zaczyna kogoś śledzić. Kto to jest? Otóż jest to jego była żona. Mężczyzna ten zaczaja się tam i próbuje obserwować jej codzienne zwyczaje. Dlaczego? Po co? Jaki ma w tym cel? Tego wam nie zdradzę, ale jest to książka, która jest naprawdę bardzo niepokojąca. Coraz mniej lubiłam tego mężczyznę, coraz bardziej się jego obawiałam. Nie wiedziałam, co też przyjdzie mu do głowy. Także, jeżeli lubicie takie niepokojące historie, historie, w których nie ma zbyt wiele dialogów, tutaj mamy praktycznie jeden zbity tekst, to koniecznie sięgnijcie po tę. Historię, która trochę mrozi krew w żyłach. Kolejne książki, wezmę od razu dwie, ponieważ są to dwie z trzech części trylogii Izabel Ajenda. Ja ich wcześniej nie czytałam, ale jako nastolatka, może mając 20 lat, oglądałam film pod tytułem Dom Duchów i ten film bardzo mi się podobał. A jak prawdopodobnie wiecie, ja nie jestem za bardzo mm, wielką fanką oglądania filmów, ale on mi utkwił w pamięci, dlatego też zapragnęłam przeczytać sobie tę powieść i zaczęłam od tej części. Jest to historia Klary oraz jej dzieci. I jej wnuków. To saga rodzinna, która dzieje się w Chile i opowiada o czasach sięgających początku XX wieku. To mniej więcej doprowadzone jest do współczesności prawie. Także jest to historia, która dzieje się na tle historycznym, ale przede wszystkim dotyczy ludzkich namiętności, miłości, słabości i jest tutaj też odrobina realizmu magicznego. Ale Naprawdę dosłownie tylko odrobina. Ja nie za bardzo przepadam za tym chwytem literackim. On mnie zazwyczaj irytuje. Tutaj mi to nie przeszkadzało. Tutaj po prostu Klara czasami przewiduje przyszłość. Przepiękna opowieść, którą naprawdę. Czyta się jak złoto, która sama wchodzi. Ja akurat czytałam tę książkę uszami, czyli na audiobooku, i też bardzo mi się podobała, aczkolwiek nie do końca byłam przekonana do interpretacji tej aktorki, która czytała tę książkę. Ale jak wiecie, ja słucham razy dwa, także jestem w stanie znieść każdego lektora. I później praktycznie od razu przeszłam sobie do kolejnej części, córka fortuny. Ta opowieść. Jest odrębna. Ona na razie nie jest połączona. Z tego co wiem, trzeci tom postawi most pomiędzy domem duchów a córką Fortuny. To jest opowieść o dziewczynie, która została podrzucona do ogrodu rodzeństwa pochodzącego z Anglii i została wychowana tam jak mała Angielka, jak mała bogata dziewczynka. Ale kiedy została nastolatką. Zakochała się w mężczyźnie bardzo nieodpowiednim, pochodzącym nie z tej klasy społecznej, i dała się ponieść namiętności. I ta namiętność, ta miłość do tego mężczyzny zawiedzie ją aż do Stanów Zjednoczonych, gdzie wyląduje na zachodzie, na zachodniej części tego kraju i wkroczy w sam środek cyrku czyli gorączki złota. Bardzo fajna opowieść, taka trochę awanturnicza o kobiecie, która przełamuje wszelkie stereotypy, wszelkie schematy, wszelkie ramy, które narzucają nam się, kiedy myślimy o kobietach żyjących w połowie XIX wieku. Tutaj ta bohaterka jest naprawdę wyjątkowa. Ogromnie ją polubiłam i cały czas życzyłam jej jak najlepiej. Teraz niedawno przyszła do mnie trzecia część tego, tej trylogii, na pewno będę ją czytać, aczkolwiek chyba poczekam na interpretację audio, ponieważ już zaczęłam słuchać, także tak chciałabym skończyć. A teraz Iwaszkiewicz. Ale nie mam tutaj powieści Iwaszkiewicza, ani opowiadań Iwaszkiewicza, ani dziennika Iwaszkiewicza. Mam natomiast wspomnienia napisane przez prawnuczka Jarosława Iwaszkiewicza, czyli Ludwikę Włodek, pod tytułem Pra Iwaszkiewiczowie. Pra, tak mówiono właśnie na pradziadka Jarosława. I jest to opowieść, którą autorka snuje w taki bardzo intymny sposób. Opowiada o swojej rodzinie, o dziwactwach ciotek, babć, wujków, o tym, co się działo u nich w domu, jak ze sobą żyli, jak ze sobą egzystowali. Mamy tutaj różne ploteczki, mamy o tym, co jedli, jak się bawili, jak się do siebie odnosili. Mamy o tym, że ciągle brakowało pieniędzy, bo Iwaszkiewicz sam jeden utrzymywał ogromny dom, w którym ciągle ktoś pomieszkiwał, pomieszkiwał latami i do jakich niesnasek dochodziło. Jest to książka, która być może nie, nie wnosi jakoś bardzo dużo do Naszej wiedzy o Jarosławie Iwaszkiewiczu, ale jest bardzo ciepła, bardzo rodzinna i naprawdę warto ją przeczytać według mnie. I jeszcze mamy jedną powieść, klasykę literatury: Stary człowiek i morze. W nowym tłumaczeniu Kai Gucio, oczywiście Ernest Hemingway. Wydawnictwo, marginesy. Zaczęło wydawać na nowo w nowych tłumaczeniach powieści Hemingwaya. Ta okazała się jako pierwsza. Nie będę tutaj się nad tym rozwodziła, bo prawdopodobnie wszyscy czytaliśmy. Ja czytałam w podstawówce. Powiem tylko, że kiedy ja ją czytałam, to książki wydawano o wiele mniejszym drukiem i to była taka broszurka. Tutaj mamy 100-stronicową nowelę, którą przeczytałam z ogromną przyjemnością. Wydaje mi się, że nawet z większą niż wtedy, kiedy miałam naście lat. Bardzo podobała mi się ta walka człowieka z naturą. Bardzo podobała mi się postawa rybaka, który próbował dowieść tego, że jeszcze się nadaje, że jeszcze daje sobie radę w życiu. Bardzo piękna historia o niezłomności. A teraz przechodzimy do komiksu. Trasa promocyjna Andy Watson. Taki komiks, który opowiada o pisarzu, który Niedawno wydał swoją książkę i wyrusza na trasę promocyjną, aby o tej książce opowiadać w różnych miastach, głównie w księgarniach, gdzie spodziewa się spotkać ze swoimi czytelnikami. Nie wie jednego: że wydawca bardzo kiepsko zorganizował tę trasę. Na spotkania praktycznie nikt nie przychodzi. A co gorsza, ten pisarz zostaje wmieszany w sprawę kryminalną. Otóż dochodzi do zaginięcia jednej z bibliotekarek, czy też pańskiej księgarni, w której miało odbyć się jego nieudane spotkanie, i on jest ostatnią osobą, która ją widziała. I ta książka opowiada o jego perypetiach na trasie oraz o jego perypetiach jako podejrzanego o morderstwo, czy też o sprawienie, że ta kobieta zaginęła. Bardzo ciekawa opowieść, podobała mi się, ale jeżeli wydawałoby Wam się, że ona jest śmieszna i zabawna, to tak nie jest, bo tak naprawdę pozostaje po niej uczucie smutku i przygnębienia. Kolejna książka jest całkowitą odwrotnością. Kolejne wielkie zaskoczenie. Nie spodziewałam się, że aż tak dobrze będę bawiła się przy Drelichu Jakuba ćwieka. Jest to książka gangsterska. No właśnie. Kto by się spodziewał, że spodoba mi się książka o gangsterze, o złodzieju, który jest tak dobry w swoim fachu, że pracuje z najlepszymi. Jest metodyczny, jest bardzo skrupulatny, bardzo ostrożny, bardzo przewiduje swoje kolejne ruchy, ale. Pewnego dnia okazuje się, że zostaje wmieszany w jakąś dziwną sprawę kryminalną, która zagraża nie tylko jemu, ale także jego rodzinie. W sumie już były rodzinie, bo jego żona rozwiodła się z nim i zamieszkała sama z dziećmi. Ale Drelich jako człowiek charakterny nie może pozwolić na to, żeby cokolwiek stało się jego najbliższym i postanawia dowiedzieć się, w jaki sposób został wmieszany w aferę rodzinną gangstera z Gdańska. Świetna historia naprawdę bardzo mi się podobała. Mój mąż też potem zaraz ją przeczytał i też powiedział, że bardzo mu się podobało. Teraz czekamy na kolejny tom, a widziałam na Facebooku Jakuba ćwieka, że jest już napisany i wrócił do autora po redakcji, więc liczę na to, że niedługo pojawi się w zapowiedziach. I mam jeszcze trzy książki, o których powiem krótko. Jedna z nich to Kosmos. Dziesięć rzeczy, które należy o nim wiedzieć, i jest to naprawdę świetne kompendium wiedzy o kosmosie. Powiem Wam, że ja czytałam już w swoim życiu wiele książek dotyczących kosmosu, ale ta jest jedną z najlepszych. Jest rzeczywiście bardzo krótka, napisana w tak fajny, przystępny sposób, że z każdą stroną coraz bardziej mi się podobała. Myślałam, że przeczytam ją sobie jeden rozdział na przykład dziennie, ale nie. Jak usiadłam, to wciągnęłam całą na raz, ponieważ mm, autorka tej książki ma niezwykły dar przybliżania trudnych rzeczy, tłumaczenia trudnych rzeczy tak, aby nam się wydawały łatwe. Małgorzata Czeńska napisała drugą część Kobiet z obrazów. Mamy tutaj na kładce część wizerunków kobiet, o których jest ta książka. I kogo my tutaj mamy? Kiki z Montparnasse, mamy również żonę, pierwszą żonę Szagala, mamy także Almę Maler, która tak naprawdę była żoną i kochanką przedstawicieli różnych sztuk artystycznych. To, jest, to są historie o kobietach, które trafiły na obrazy, które były muzami, ale które też były ważnymi przedstawicielkami kobiet w, swoich, w swoim czasie. One bardzo często angażowały się w sprawy, które w ogólnym pojęciu nie były odpowiednie dla kobiet. To kobiety, które pchnęły sztukę na inne tory naprawdę bardzo ciekawe opowieści. Ilustrowane, proszę zobaczcie, obrazami także w kolorze. Mamy tutaj portrety tych kobiet, mamy właśnie obrazy, na których się znalazły. Czytało mi się to bardzo dobrze, aczkolwiek nie wiem, ile mi zostało w głowie, bo mi takie. Książki zazwyczaj przelatują przez umysł, zostawiając jakieś tam pojedyncze informacje, ale podczas czytania sprawiają mi dużo przyjemności i to chyba najważniejsze. I ostatnia książka, która nie sprawiła mi zbyt wiele przyjemności, jest to powieść pod tytułem Podglądaczka Karoliny Erikson. Cóż ja mogę o niej powiedzieć? To jest książka, którą już czytałam nieraz. Książka, która bazuje na tak wielu schematach, że po prostu wydaje się nudna, ponieważ wydaje nam się, że ten scenariusz znamy i wiemy do czego to wszystko zmierza. To powieść o autorce, która ma blokadę pisarską, która ma problemy małżeńskie, wyprowadziła się od swojego męża, są w separacji, wynajęła dom i tam próbuje pisać, ale. Depresja, w jakiej się znajduje, stan przygnębienia sprawia, że to pisanie jej nie wychodzi, wobec tego siedzi i gapi się przez okno. I w ten sposób podgląda rodzinę mieszkającą naprzeciwko. Widzi tam rzeczy, które ją niepokoją, i zaczyna snuć w głowie taki scenariusz, że te kłótnie małżeńskie, które, których jest świadkiem, mogą przerodzić się w coś bardzo niebezpiecznego. I śledzenie tej rodziny staje się dla niej pewnego rodzaju Obsesję. Także jest to taka książka, która trochę mnie wynudziła, trochę rozczarowała. Takie książki już czytałam, a to jest tak, jakby zebrane trochę z jednej, trochę z drugiej, trochę z trzeciej, i tak naprawdę pozostaje na końcu niesmak, bo mało tutaj jest oryginalności. Moi drodzy. Udało się omówić te książki w mniej niż pół godziny. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania którejś z nich, a być może więcej niż jednej. Dajcie mi znać w komentarzach. Ja się teraz z Wami żegnam i lecę czytać dalej, żebym mogła Wam opowiadać o kolejnych książkach w następnych naszych spotkaniach wtorkowych. Do zobaczenia już za tydzień. Pa, 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 pa. pa.